Lawina komentarzy, pytań, ale też nieprawdziwych informacji, które pojawiają się w internecie na temat proponowanych dużo wyższych stawek za śmieci, spowodowały, że w najbliższą środę i czwartek, 4 i 5 grudnia, w Urzędzie Miasta odbędzie się dyżur telefoniczny w sprawie gospodarowania odpadami. Od godziny 17 do godziny 19. Czekam na Państwa, ja, pracownicy naszego Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, na wszelkie pytania postaram się porozmawiać, wytłumaczyć, wyjaśnić. 94 355 16 66 i 94 355 16 37. Pod tymi numerami będą pełnione dyżury. Projekty uchwał dotyczące m.in. nowych stawek za odpady znalazły się w porządku najbliższej sesji Rady Miasta. Jeśli chodzi o odpady niesegregowane, to ta stawka wzrasta o 100%, z 3,30 za metr sześcienny wody do 6,54. Natomiast drastycznie, rzeczywiście drastycznie, i to podkreślam, podwyższamy stawkę za odbiór odpadów niesegregowanych z kwoty 4,95 na kwotę 26,16 za metr sześcienny wody. Podwyżka dotyczy mieszkańców bloków, wieżowców czy domków, a także przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w blokach. W tej chwili, proszę Państwa, każda śmieciarka jest ważona. Wiemy, od kogo przyjeżdża. Mamy system oczipowanych pojemników. Mamy cały system obserwujący śmieciarki, które odbierają. Wiemy kiedy, wiemy gdzie odbierają. I absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby mieszkańcy, wbrew opinii, które potwierdzają pytania, żeby mieszkańcy płacili za hotele, nazwijmy to w cudzysłowie, żeby płacili za to, co u nas zostawiają turyści. Mówimy o tych odpadach, które produkują turyści. Śmieci produkowane w hotelach są poza naszym systemem. Nie dokładamy ich i nie obciążamy opłatami za nie mieszkańców, podkreśla Ewa Pałechata. Chciałabym to bardzo wyraźnie podkreślić. Nie płacimy za hotele i nie płacimy za turystów. My, mieszkańcy. Nigdy nie byliśmy tak gotowi z analizą i kosztami, jak w tej chwili, kiedy mamy naprawdę system już sprawdzony od wielu, wielu lat, konkretne kwoty, które wpływają do budżetu, mamy uszczelniony system. I nie mamy tylko odpowiedzi na pytanie o odpowiedzialność zbiorową, a to w przypadku mieszkańców wspólnot niezwykle istotna kwestia, która będzie omawiana podczas spotkania z zarządcami nieruchomości. Wspólnie musimy to wypracować, choć tak naprawdę, proszę Państwa, jeśli się sami nie zdyscyplinujemy, nie dyscyplinujemy naszych sąsiadów, to nie poradzimy sobie z tym problemem. A jak sobie nie poradzimy, to zapłacimy więcej. Po przyjęciu nowych stawek miasto będzie kontrolować, czy faktycznie segregujemy odpady. Podjeżdża śmieciarka, tak? Otwiera kubeł i pracownicy widzą. Zmieszane, tak? A powinny być segregowane. Więc w tym momencie zaznaczają to w systemie, że tu w tym pojemniku śmieci były nieposegregowane. Zieleń zgłasza to do nas, a my wszczynamy postępowanie. Robi dokumentację fotograficzną, jeszcze od tego jeszcze powinnam to dodać. Więc jakby w tych sytuacjach mamy udokumentowane, że rzeczywiście te śmieci były zgłoszone takie, a są niesegregowane. I raz wystarczy i już płacimy więcej? Raz wystarczy i płacimy więcej. Spotkanie z zarządcami nieruchomości odbędzie się w najbliższy czwartek o godzinie 11 w Urzędzie Miasta.